A pan mnie straszy? Jestem na stacji, cena paliwa niecałe 3 zł. Można? Można. O, na stacji trzeba uważać na oszustów. Rosjanie dobrze znają Polski. Oczywiście już na wjeździe do Rosji były problemy. Policja nas przetrzepała, sprawdziła telefony, wiadomości. Ja nie wiem po co zdjęcia niektórym, a przede wszystkim robili nam zdjęcia paszportów. No trochę dziwna, chora akcja. To jest pokazany czas, bo w Rosji jest aż 11 stref czasowych. Tutaj każde miasto jest opisane. Tu jest Moskwa. Która godzina? Obecnie jest tutaj w Kaliningradzie za 10:16. A mecz o, w takich warunkach oglądamy jak VIP-y. A reszta tutaj. Z Polaków tutaj szanują. Nie ma co. Pokażę wam teraz trochę Kaliningrad z innej strony, czyli nocnego trybu życia. Nocnego trybu życia. Może nie z nocnego trybu życia, ale jakieś budynki nocą, jak tu w nocy życie mija. Ogólnie no, po meczu Chorwacja-Nigeria było tutaj sporo osób, dzisiaj już nie ma meczu, no jest bardzo mało. Mało, ale wszędzie jest. No tak powiem wam, że Kaliningrad to jest takie polskie miasto. Wszystko tutaj jest zadbane, policjanci są, kebaby są, więc tak spoko, no. Akurat jestem tak z tym Kaliningradem zaskoczony pozytywnie. Myślałem, że to jest taka typowa Rosja, taka bieda. A jednak tak nie jest, więc jest fajnie. Co do jedzenia, w nocy można tutaj zjeść McDonalda, bo jest chyba do 2 w nocy, ale są strasznie drogi. Big Mac 200 rubli. Ogólnie drogo jest żarcie w McDonaldzie. To już lepiej opłaca się zjeść kebaba, bo 150 reali i duży kebab, więc spoko. Powiem wam, że w Rosji to są fajne dziewuszki. Takie trochę nawet wygadane, ale się wstydzą, bo kamera, wiadomo. Ale tak to no. Good, good! Tutaj po 23 jest tak w Rosji, że normalnie alkohol otwierają. Więc spoko, nie trzeba się męczyć z otwarciem alkoholu. Piwko wszystko otwierają, więc w porządku. I poproszę pakiet. A jak się mówi pakiet, to pan daje torebkę i można sobie pić w Rosji. Dzisiaj ostatni dzień w Kaliningradzie. I taka ciekawostka, bo mieszkaliśmy w blokach. Mieliśmy wynajęty pokój. I tutaj nie ma parteru, jest pierwsze piętro i od razu drugie. To tak z ciekawostek dla was. No i idę zwiedzać miasto. Kamienie jakoś. Cholera jasna. Tutaj w Rosji jest tak, że pani chodzi, płaci jej się i ona bileciki wydaje. A jak się uśmiecha, bo kasuje pieniążki od nas. Takie bileciki dostałem, jak w latach 90. w Polsce. Pewnie pomyślicie, że taki Stalin albo Lenin, a to Kalinin. Przecież tutaj w Kaliningradzie nie ma żadnych Stalinów, Leninów.
ale no, w innych częściach Rosji już owszem. Pod mostem jakie ciekawe boiska. Dobre wykorzystanie terenu. Tutaj mamy posąg osoby, która założyła uniwersytet w Kaliningradzie. No, zasłużony człowiek, więc nie dziwię się, że ma pomnik swój. Tu mamy rosyjski absurd, jest wybudowany budynek, no jest bardzo wielki. Został tak zbudowany, że gdzieś tam krzywo położyli to, czy krzywa podłoga i nie można tam było zamieszkać, ani nic zrobić, jest pusty. A nie chcą tego zburzyć, bo to jest jakaś ikona Kaliningradu. Więc to trochę milionów wydanych było to, nawet sporo. To dosyć wielki budynek, może uda się tam wejść, kto wie. Tutaj w Rosji taka zebra jest, przejście dla pieszych. Ogólnie co do mieszkańców tutaj w Rosji, są wszyscy bardzo mili, nie wiem, tak kurde, nawet w Polsce tak nie ma tak miło. W Kaliningradzie, no super, no kurde, takie miasto, polskie miasto, no tylko ludzie mówią po rosyjsku. Czysto, kurde, technologicznie okej.
jak byłem wraz z centrum, no to oryginalne ciuchy są tańsze, że dużo osób tutaj chodzi, jakieś Lacoste i tak dalej. Więc mega, mega spoko. No, podoba mi się to miasto. Może kiedyś wrócę, zobaczymy. Na razie idę dalej zwiedzać. Tutaj o, w Kaliningradzie nawet trolejbusy mają. A w Warszawie nie ma! Teraz jestem w muzeum tutaj w Kaliningradzie. Jakieś muzeum chyba świata wodnego, no jakieś statki, nie statki, jest tu ciekawie. Zobaczcie sami. Raz. No na nie, na że daj mi 2 sekundy. Ja nie znaję, ja z Polski. O, foka. A ty wód na żarę? Foka. No dawaj. Chciałam 2 sekundy podać, nie muszę się z tego walić. Nie работает. Сапсута. Кого еще? Вот кашалот. Надо? Кашалот в консерве. Вот кашалот. Надо? Нажимаем. О. Тут, как się клика, то есть отголос тех, кто-то звежонтек вплывающих. Касатка. Надо касатку? Да. Orka. O, delfin teraz. Akwalina. Delfin. Подводка.
Egipcie? Tak. Podwodna Europa. To muzeum jest, było zamknięte, tam stałem, czekałem 10-15 minut, czy otworzą, czy nie. Zamknięte, to pokazuję wam, co tutaj jest na zewnątrz. Trochę ciekawych rzeczy związanych z morzem, żeglowaniem, spływaniem jest. Więc mam nadzieję, że wam się podoba. I oglądajcie dalej. Takie maszyny atakowały Polaków pewnie.
tutaj ruskie budują dom. I będzie w kształcie jakiegoś statku tutaj, szkielet taki jakby statku. Może być ciekawie. Może kiedyś tu wrócę. Za 2-3 lata może będzie gotowe. To by było na tyle z tego vloga z Kaliningradu. Niebawem na tym kanale będzie kolejny vlog z Moskwy. Z meczu Polska-Senegal, no i z Wyzy Moskwy, między innymi Plac Czerwony. Więc ja zachęcam Was teraz do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek. Dostaniecie powiadomienia. To się u mnie dzieje, to możecie wbić na Instagrama, tam wszystkie info jest. I na fanpage Brzoza. I grupę Brzozownicy. Wszystkie linki zresztą macie na dole. Miłego dnia, hej!